Co za okoliczności, co za dzień w ogóle. Jak niesamowicie, że jesteśmy tutaj w Holandii na Zandvoort, dlatego że dostałem. Witajcie najmilsi, to po pierwsze. Jakieś parę minut. Około 9 dostałem pierwsze informacje, na razie nieoficjalne, ale to się dzieje, moi mini. Robert Kubica wraca do Formuły 1. Wchodzi do Formuły 1 po raz trzeci w historii. Tym razem w okolicznościach takich, których sam Robert zawsze powtarzał, tak, że nikomu źle nie życzę. Że, wybaczcie, ja to jestem w jeszcze, że nikomu nie życzę, że to nie jest wymarzony sposób, żeby wejść do Formuły 1, nikomu się nie życzyłoby. Natomiast stało się tak, że Kimi Räikkönen, który dopiero co ogłosił, że odchodzi na emeryturę po tym sezonie, że przeszedł, znaczy, że nie przeszedł testu na COVID-a. W związku z czym Robert w trybie natychmiastowym wsiada do samochodu Alfa Romeo na Zandvoort. Ma przed sobą jeden trening, tylko jedne kwalifikacje i póki co jeden wyścig. Moi mili, karma to jest słowo, które działa w obie strony. Nie jest jakby odbierane pejoratywnie, ale ono działa w obie strony. I szczerze mówiąc, po tych wszystkich wydarzeniach, które się działo ostatnio, szczególnie po tym Le Mans, kiedy dwie minuty przed metą Robert, tak, jego załoga prowadzili w wyścigu, mogli wygrać w debiucie i nagle auto się zepsuło. Jakby kolejny taki element w tej historii pecha wielkiego. Nagle mamy wejście do Formuły 1. Znaczy też to, czy to jest wielkie szczęście, czy nie, no to jest dyskusyjne, dlatego że Robert znajduje się w potwornie ciężkiej sytuacji w tym momencie z punktu widzenia sportowego. Ale być może to jest kwestia spojrzenia na to, jak się temu przyjrzeć. Być może trzeba przyjąć taką perspektywę, którą trzeba było przyjąć dla Williamsa, tak? Że zanim pojawią się oczekiwania co do wyniku, to po prostu wielkim wyczynem był powrót do Formuły 1 i teraz w tych okolicznościach oczywiście niesamowitym wydarzeniem, z którego powinniśmy czerpać radość, jest sam fakt, że polski kierowca znowu zasiądzie za kierownicą bolidu Formuły 1. Zacznijmy może najpierw długofalowo, jakie mogą być tego reperkusje. Zwróćcie uwagę, że mamy teraz, mówiłem o tym wczoraj w Szybkim Strzale, mamy teraz moment, w którym toczy się rozgrywka ostatnie wolne fotele Formuły 1. Robert też brał udział w tej rozgrywce, mówił całkiem niedawno Pole Mans, że on jeszcze nie podejmie decyzji, że czeka na to, co się wydarzy właśnie w F1, co się wydarzy w Alfa Romeo Racing Orlen. Natomiast ostatnie wieści były raczej niepokojące. Walkę o te wolne fotele Formuły 1 toczą dwie największe teamy Formuły 1, dwie największe siły polityczne tutaj, czyli Mercedes chce wstawić do Formuły 1 dwóch swoich kierowców aż, a Red Bull chce przywrócić do Formuły 1 Albona, czyli mamy trzy potężne, bardzo prominentne ekipy, które walczą o miejsca w małych zespołach, przede wszystkim w Williamsie, bo najbardziej atrakcyjny fotel będzie po George'u Russellu. George Russell idzie do Mercedesa, to jest pewne. Znaczy niepotwierdzone, ale na 99,9% pewne. No i ten fotel ma przypaść Walteriemu Bottasowi, dlatego że głupio było Mercedesowi, gdyby ich kierowca przez te lata drugi nagle znalazł się bez miejsca Formuły 1. Tak by to bardzo źle wyglądało, plus tamto jest lojalne wobec swojego kierowcy. Więc ten jeden fotel w Alfie Romeo przypada Walteriemu Bottasowi, drugi ponoć ma być albo dla Giovinazziego, albo właśnie toczy się o niego też licytacja. W Williamsie tak naprawdę toczy się największa rywalizacja o fotel po Russellu. Z jednej strony Alex Albon, czyli protegowany Red Bulla i prawdopodobnie w gronie kandydatów najsilniejszy kandydat, bo kierowca z doświadczeniem Formuły 1 bardzo lubiany, brytyjski. Z drugiej strony Toto Wolff chce wepchnąć tam Nicka de Vries, czyli swojego mistrza Formuły E Mercedesa i byłego mistrza Formuły 2 z 2019 roku. Wczoraj bardzo ciekawa przepychanka była, opowiadałem o tym w Szybkim Strzale, między Hornerem a Wolfem. Horner mówił, że 4 telefony dostał Albon, żeby nie zrezygnował z fotela w Williamsie od ludzi z Mercedesa. To mówi, nie, ja bym nie blokował kogoś takiego jak Albon, ale mówi, że chce wrzucić de Vriesa. No w każdym razie w tej całej układance, w tej całej rozgrywce Robert nawet z partnerem takim jak Horner ma papier słabe, co tu dużo mówić, bo duże ekipy, to jest potężna siła polityczna, też finansowa. Oba zespoły produkują silniki, Red Bull będzie w przyszłym roku, Mercedes produkuje teraz, więc to bardzo dobrze jest z nimi żyć dobrze, mówiąc w skrócie. Więc w tej rozgrywce to wygląda dość ciężko, natomiast kariera Roberta jest usiana takimi przypadkami, kiedy już wszystko wydawało się, że jest stracone. Na przykład już na poziomie kartingu, kiedy pojechał do Włoch i po tych kilku wyścigach we włoskim kartingu już nie było budżetu rodzinnego i nagle został wciągnięty jako kierowca fabryczny. Radził sobie tak wyśmienicie w tej małej, prywatnej ekipie, że został wciągnięty jako kierowca fabryczny i to mu dało tak naprawdę rozpęd pierwszy, największy, żeby ostatecznie dojść do Formuły 1. Nagle nie musiał się martwić o pieniądze na starty, była to ciężka praca, ale jeździł w kartingu na najwyższym światowym poziomie. Zdobył mistrzostwa.
No, w Formule 3 w 2004 rok, kiedy zespół mykę położył mu sezon prawie totalnie przy kierowca bez wsparcia, Robert jedzie do Macao i prawie ten wyścig wygrywa. Pechowe okoliczności sprawiają, że jest drugi. I dostaje propozycję angażu w Epsilon Euskadi, gdzie wyjeździł sobie prawo testów Formuły 1, w bolidzie Formuły 1. A jeszcze przy okazji został zobaczony znowu w Macau przez Mario Tysona, szefa BMW, i nagle otwierają się drzwi do Formuły 1. Dużo takich momentów. Kto wie, może to będzie taki moment. Tylko chodzi o to, żeby jakoś za bardzo tego, nie wiem, nie oczekiwać, jakoś tego nie pompować, żeby po prostu cieszyć się chwilą. Bo to jest ten moment. To może być ostatni wyścig, albo jeden z dwóch ostatnich, kiedy widzimy Polaka w Formule 1 na długie, długie lata. Być może, nie wiem, za mojego życia, może nawet nie. Tak czy inaczej, ten wyścig w tej rozgrywce o fotele wolne Formuły 1 może jeszcze odwrócić kolej rzeczy, aczkolwiek nie ten konkretny wyścig, moim zdaniem, jeżeli odpukać, bo czasu jest mało do Monzy, następna jest Monza, jeżeli Kimi nie wydobrze jej do Monzy, no wówczas Robert pojedzie na Monzie i to byłby ten właściwy wyścig, w którym będzie można zawalczyć o odwrócenie kolei rzeczy, o ile się rzeczy nie rozstrzygną do Monzy, też zobaczymy. Natomiast generalnie, póki co, teoretycznie na Zandvoort Robert nie ma szans. Sam tor jest nowy zupełnie, jest bardzo nietypowy, inny niż wszystkie, szczególnie przez te zakręty profilowane. Jest niezwykle trudny. To nawet może wyrównać szanse teoretycznie, dlatego że kierowcy jeździli wczoraj tylko około godziny w dwugodzinnych treningach. Większość była przerwana po prostu. Tam po awarii silnika Mercedesa w samochodzie Sebastiana Vettela, potem awaria Vettela MGUK, hybryda, w samochodzie Hamiltona silnik, co jest układem napędowym, no jeszcze wypadnięcie Mazepina, więc tylko godzina na bardzo ciężkim torze i to teoretycznie trochę wyrównuje szanse, natomiast gorzej z bolidem. Robert jeździł bardzo mało Alfa Romeo Racing Orlen. A Formuła 1 to jest sport powtarzalności, tak? Im lepiej znasz samochód, tym więcej nie jeździsz, im większą pokładasz w nim pewność, tym większą masz szansę na dobre wyniki, szczególnie na takim torze, który jest tak zdradliwy, na którym jeszcze nie wiadomo, jak się zachować, co zrobić. I to jest ogromne, ogromne wyzwanie. Robert przyznał też po ostatnich treningach, w których jeździł, że w tym roku bardzo ciężko mu się przesiadać z samochodu na samochód. W testach nie jeździł w ogóle przed sezonem. I potem wsiadł do Hiszpanii i na tym ostatnim przejeździe, dopiero kiedy miał miękkie opony, walnął spina i stanął w żwirze. Natomiast to było dość naturalne w tej sytuacji. Potem jeździł testy z oponami Pirelli. To oczywiście jest to wjeżdżenie w bolid Formuły 1 znowu, tylko to był inny bolid, tak? To był bolid hybryda dostosowana do nowych opon, więc zupełnie inne warunki, inne auto po prostu. To nie jest dokładnie ten samochód, co oczywiście odgrywa ogromną rolę w momencie, kiedy walczysz o dziesiąte części sekundy. Nie wiem, czy będzie walka o setne i tysięczne. Myślę, że na pozycji Roberta na razie w takie detale nie wiem, o co wchodzić, bo to jest takie rzucenie na bardzo głęboką wodę. Ale jednak w wyścigu Formuły 1. Teraz to przyda się prosto z bolidu z samochodu LMP2, czyli po bardzo ciężkim wyścigu z rozczarowującym wynikiem. Po ostatnich jazdach Formuły 1 po tych testach przyznawał, że w tym roku przesiadanie się z samochodu na samochód nie jest, jest dla niego trudniejsze niż w ostatnich latach. Mówił, że być może dlatego, że DTM-owi, którym jeździł w zeszłym roku, jest bliżej do bolidu Formuły 1 niż prototypowi LMP2. Natomiast tak czy inaczej przesiadki są trudniejsze, więc teraz pod naciskiem oczekiwań i rzucony na tę głęboką wodę, naprawdę to, na czym Robert się musi skupić, to po prostu na tym, żeby swoim tempem wjeżdżać się w ten samochód, poznawać tor ekspresowo, jeszcze w kwalifikacjach będzie się uczył i po prostu jechać tyle, ile jest w tym samochodzie, ile on jest w stanie z niego wyciągnąć na ten stan, w jakim on go rozumie, w jakim on tym autem jedzie. Szczęśliwie to jest bardzo przyczepne, co powinno pomóc z jednej strony, natomiast nie wiem, czy w wyścigu, w trybie kwalifikacyjnym, nie wiem do końca, dlatego że właśnie najtrudniejsze jest wyciągnięcie tych ostatnich szczątków, tych ostatnich kawałków sekundy właśnie w odniesieniu do przyczepności, kiedy ona trzyma i nagle puści i koniec. Więc w kontekście akurat walki w kwalifikacjach przypuszczam, że lepiej by było, gdyby tor był trochę mniej przyczepny, żeby było tam więcej takiego pola dla kierowcy, żeby wyciągnął z panowania, z samego czucia samochodu na w tych okolicznościach, kiedy auto zaczyna się poruszać. Ale to mówię, to jest takie już teoretyzowanie. Czas pokaże, jak to do końca będzie wyglądało. W takiej sytuacji, moim, jeśli chodzi o kwalifikacje naturalne, jest ostatnie miejsce. Po prostu. Nie mówię, że tak będzie. Trzymam kciuki za lepiej. Natomiast nie można niczego więcej oczekiwać. Po prostu z tak moim doświadczeniem w tym samochodzie i generalnie na tym torze nie byłoby nie fair. Byłoby nie fair oczekiwać cokolwiek więcej. Wyścig
To inna historia. Wyścig jest długi, wyścig będzie nowy dla wszystkich, wyścig jest nieznany dla wszystkich. W tym wyścigu oczywiście bardzo ciężko się wyprzedza, natomiast najważniejsza będzie konsekwencja. Jazda do mety i wykorzystywanie ewentualnych okoliczności, czyli błędów rywali, czy też opracowanie dobrej strategii. No tutaj Alfa Romeo nie za dobrze sobie radzi niestety. Natomiast to po prostu trzeba jechać w swojej wyścigu i tutaj możemy, kto wie, co się wydarzy w wyścigu. Tak czy inaczej, Kimiemu życzymy jak najlepiej, co tu dużo mówić, Robert zawsze powtarzał i myślę, że teraz znowu będzie powtarzał, że to nie jest że czyjś problem, tak, czyjaś choroba, to absolutnie nie jest dla niego wymarzony moment, żeby wejść do Formuły 1, nie chcesz tego, natomiast generalnie taka jest jego rola, to jest kierowcą rezerwowym, więc no, jeżeli no, Kimi nie ozdrowieje na Monzę, To będzie kluczowy weekend, czyli już po przejechaniu reszty weekendu tutaj w tym samochodzie na ciężkim torze Zandvoort, tak, czyli już wjeżdżenie się w to auto, na torze, który Robert świetnie zna, na torze, no, który dla Roberta jest jakiś historyczny i no, wniesie dużo jakichś wspomnień, no, wręcz symboliczny tor dla Roberta. Jeżeli, jeszcze raz odpukać, Kimi nie wydobrze je do Grand Prix Włoch, to będzie ten moment, tak, to będzie ten wyścig, w którym Robert ewentualnie będzie mógł pokazać coś więcej niż na tym torze. No pamiętajcie, że Lewis Hamilton, jak zapadł na COVID-a po Grand Prix Bahrainu, przed Grand Prix Sakhir, no to na Abu Zabi, no co prawda, no, ciężko mu było, ale generalnie wydobrzał. Teraz jest trochę mniej czasu, tak czy inaczej, i życzymy Kimi jak najlepiej, to teraz trzeba powiedzieć jeszcze raz. Natomiast no, jeżeli odpukać Kimi będzie potrzebował jeszcze jednego wyścigu, wówczas no, ta Monza, no to była tak naprawdę ogromna szansa dla Roberta. No jeszcze raz, te zwroty akcji w karierze Roberta są niesamowite, już mówiłem o tym na początku. To może być taki moment, ale nie musi. Wydaje mi się, że powinniśmy podejść do tego w ten sposób, żeby po prostu jeszcze raz czerpać radość z każdej chwili, z każdego momentu, bo to po to się wydarzyło, żeby zobaczyć jeszcze raz Polaka w bolidzie Formuły 1. Co już samo w sobie jest wielkim wyczynem. Żaden inny Polak, pamiętajcie, nigdy nie zbliżył się nawet. Mówi się, są takie głosy, że o, że dlaczego Kubica, może jakiś inny, ludzie sobie nie mają tego pojęcia, nie zdają sobie sprawy, że żaden kierowca z Polski na tym etapie nie jest nawet blisko zdobycia chociaż, nie wiem, części punktów, które by mu pozwoliły się ubiegać o superlicencję, że to jest jeszcze, trzeba by było wyjeździć dużo, dużo kilometrów na takim poziomie ścigania, na jakim na razie żadnego Polaka nie ma. No ja wiem, że mamy no, bardzo obiecującego kierowcę w brytyjskiej, byłej w Formule 3, która została przemianowana, ale to jest jeszcze daleko, daleko od tego, żeby móc się ubiegać w ogóle o superlicencję Formuły 1. To jest nie ten czas, nie ten moment. Jeszcze sportowo, nie mówię o kierowcy, tylko o kategorii, nie ten poziom. Są oczywiście punkty do superlicencji za brytyjską Formułę 3. Natomiast to jeszcze nie jest jakby ten rząd, nie? To mamy jedynego kierowcę w historii, który był w stanie wejść do Formuły 1 i teraz wchodzi po raz trzeci, to jest Robert Kubica, więc po prostu tym się cieszmy. Mamy Polaka w Formule 1 znowu, nawet jeżeli to jest bolid tak przedostatni, to jednak jest to bolid Formuły 1 w naszych barwach. I cieszmy się, bo to niestety może być ostatni raz, więc niech to będzie ten moment, kiedy będziemy cieszyli oczy i radowali serca tym, że w tak sporcie prominentnym, jednym z najbardziej popularnych na świecie, ekskluzywnym, będziemy znowu mieli naszego reprezentanta. Tyle, jeśli chodzi o odprawę przed resztą tego szalonego weekendu. Forza RK i do zobaczenia.